In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj Elżbieta w Ewangelii wypowiada proroctwo. Mówi z natchnienia swojego serca. Można zakładać, że jej dom został oparty na wierze, to znaczy oparty na tym przekonaniu, że Bóg jest obecny w życiu rodziny, błogosławi. Oczywiście Elżbieta była świadkiem wielu znaków wobec jej męża Zachariasza, ale sama Matka Najświętsza, która przyniosła ze sobą Ducha Świętego i pod sercem swojego ukochanego syna, stała się jeszcze kolejnym znakiem do pogłębienia wiary Elżbiety. Dlatego to, że Elżbieta mówi na temat Matki Najświętszej, że jest błogosławiona między niewiastami i że owoc jej łona jest również błogosławiony, zupełnie nie dziwi. Myślę, że nasz dom, nasze domy oparte na wierze, oparte na Bożym błogosławieństwie właśnie powodują, że my, spotykając się z ludźmi, jesteśmy w stanie wypowiadać wobec nich pewne proroctwa. Jesteśmy w stanie pokazywać to dobro, które Pan Bóg czyni w życiu drugiego człowieka. To jest bardzo wychowawcze wobec dzieci, które przyglądają się, w jaki sposób rodzice mają kontakt z Panem Bogiem.